Rodzina, proszę wszystkich, rodzina, jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. No więc zacznijmy od tego, że należy starannie zebrać z podłogi wszystkie brudy. Kurz to w zasadzie siedlisko zarazków różnego typu. Bakterie, gronkowce, prądki, krętki, gonokoki. Oszalałeś chyba, Grzegorzu. Skąd u nas gonokoki? Kręci się tu wielu takich, a i sami przychodząc z miasta przynosimy na podeszwach masę rozmaitego świństwa. Tak, higiena to ważna rzecz. Kapral Jedzin, jak mój bezpośredni przełożony, prowadząc nasz pododdział raz na miesiąc do łaźni polowej, mawiał: żołnierze, czy każdy z was ma w plecach łuko? Mydło? O. A my na to: tak jest, obywatelu majorze. Nie widzę związku, papo. Dlaczego to do pana kaprala Jedziniaka zwracaliście się per obywatelu majorze? Ja nie wiem. Pewnie przez te zarazki, krętki, prządki, prądki i tak dalej. U państwa w Łodzimierzostwa też dzisiaj od rana wiosenne porządki. Wynoszą wszystko na podwórze i palą. A my też w zasadzie powinniśmy wszystko wynieść i spalić. No wiesz, wszystko... A czemuż by nie? Jak porządki, to porządki. No zacznijmy wobec tego. Weź jakąś szmatę, Grzesiu, i do roboty. No. Tylko nie szmatę. Szmatę, Grzesiu, szmatę. Szmata do szmaty i odwrotnie. Może sobie ojciec darować te kalambury. Mamo, co to są kalambury? Oj, nic takiego. Jak to, no? Wyławiasz takiego kalambura z modzia, prawda? Obtaczasz go w jajku, tak? W tamtej bułce kładziesz takiego kalambura na rozgraną patelnię i smażysz, tak? Zdejmujesz następnie takiego usmażonego kalambura z patelni, kładziesz go na talerz, prawda? Schrapiasz go cytryną, leżesz nóż, zdaję ci po flaszczu wody. Tak. I jesz go, tak? Maurycy, przynieś jakąś szmatę. Dziadek Jacek się zaślinił. Rzeczywiście, zaśliniłem się wyjątkowo. Kowo psicie, tak. Prawdziwa to zagara. Nie mogę tego opanować. Przynieś szmatę, Maurycy. Albo ty, Grzesiu. Ja nie mogę na papę patrzeć bez obrzydzenia. Ja sam jestem głodny, ale to jeszcze nie jest powód, żeby mnie obrażać. Owszem, niekiedy zdarza mi się zeszmacić, ale w zasadzie tylko w pracy. Tu w domu jestem bezkompromisowy, odważny i stanowczy. Jestem panem tego domu! Mężem i ojcem! Jestem tutaj głównym lokatorem! Jak nie przestajecie mnie obrażać, to zrobię z wami porządek! Wymelduję na pysk! Na zbity pysk? Cicho! Ale pytałem tylko, czy na zbity pysk. Kiedy w niezapomnianym roku 1904 zostałem wysłany do obozu wroga jako parlamentariusz, wyleciałem stamtąd na zbity pysk, prawda? Zanim otworzyłem usta i jeszcze rzucali za mną kamieniami, ich z których niektóre trafiały, a niektóre nie. No, często tak się zdarza, że kiedy duża ilość osób rzuca kamieniami do jednego ruchomego celu, to czas porażki małżeńskiej. W każdym razie pilnujcie się, kochani, bo nie ręczę za siebie. Nie ręczę, tak. W czasie wiosennych porządków trudno najprawdopodobniej nie używać takich słów jak szmata, ścierka, gałka. Marilo! Ale nie powinieneś wszystkiego brać do siebie, Grzesiu, więc weź to, no, to co wiesz i przetrzyj póki co podłogę. Mam lepszy pomysł. Czy ojciec jest nadal głodny? Nieprawdopodobnie siemie. Można powiedzieć potwornie. Otóż to. Tak. Czuję się jak jedna wielka sawka. Wessałbym się albo wsysałbym się do czegokolwiek. Słyszycie? No właśnie, na tym polega mój pomysł. Właściwość organizmu dziadka, która normalnie sprawia nam tyle kłopotu, zostanie dzisiaj wykorzystana dla celów praktycznych. A co masz na myśli? Potrzebujemy odkurzacza, a ponieważ nie mamy odkurzacza,
odkurzacza elektrycznego, tak? Zastosujemy żywy odkurzacz. Rozumiem, papo. Chcecie ze mnie zrobić żywą torpedę, kamikadze. Tak jest. Świetnie, to lubię. O ile wiem, w prawdziwym odkurzaczu znajduje się woreczek na kurz. Woreczek ten wyjmuje się po jakimś czasie i opróżnia. I zastanawiam się, w jaki sposób będziemy opróżniali dziadka Jacka, kiedy już się napełni. O. Ale nic, nie martwcie o to, Marylko. Ja się sam opróżnię, jak przyjdzie. Co do czego? Nie takie rzeczy się robi, bo tak, ja jestem gotów. Maurycy, chwyć dziadka za nogi i przejdźcie się trochę po mieszkaniu tam i z powrotem. Dobrze, dobrze. No dziadku, padnij! Nie pracało, nie miał padać na rozkaz. Dlaczego padł dziadek na wznak? To do niczego. Na wznak, powiadasz? No tak. Rzeczywiście, coś mi się musiało pomylić. Ostatni raz padałem bardzo dawno. Nie martw się, chłopcie, zaraz się przykryć. O, tak. Bierz mnie za nogi i zaczynamy. Lubię chodzić na rękach, ale już sam nie potrafię. Tak. Starość nie radości, odwrotnie. I czemu ojciec nie ciągnie? Już, czekaj. Nie w tą stronę, ale to kurczę. Nazbierało się przez cały rok, babo. Daje mi się, że... Ciągnęłem trochę zarazków. Jak się one nazywają? Różnie. Mamy kilka tysięcy odmian zarazków. W jednej drobinie kurzu aż roi się od pałeczkowców, laserkowców i innych wirusów szalenie niebezpiecznych dla zdrowia każdego człowieka. A nie strasz ojca tego. Dopiero przecież zaczęliśmy. Pomóż mi odsunąć trochę szafę. Dobrze. Cóż to za śmiec? Tak. Tutaj, daj tutaj dziadka. Pokażcie, tak, rzeczy. Co się stało? Co się stało? Jeden z tych waszych mikrobów ukąsił mnie w gardło, ale nie połknąłem go. Tylko mam. No, zobaczcie. To nie jest mikrob, papo. Mikroby są w ogóle niewidoczne gołym okiem. Mikroby to wróg widoczny dopiero pod mikroskopem. To, co ojciec wypluł, to jest zwykła pineska. To niepotrzebnie, wobec tego ją wyplułem. Jedziemy dalej na ulicy. O, trafiło mi się coś naprawdę ekstra. Co tam ojciec zajada? Tym starą, siuszoną śliwkę. Pamiętam. 2 lata temu robiłam kompot i cały dzień szukałam wtedy tej śliwki. Już myślałam, że to ojciec ją wtedy, a? Ja skąd? Znalazłem ją w tej chwili. Zbierała się nam tego niezła ilość. No nie stój tak, podpalaj. No denerwuj mnie, Boże, no. Ludzie na nas patrzą. No to co? Nie będę cię przecież bił przy śmietniku na oczach wszystkich mieszkańców naszego bloku. Przed chwilą zauważyłem w oknie Maurycego Poszeprzyńskiego. Patrzył smarkacz w naszą stronę. Gdyby nie to, złapałbym cię za włosy, chwyciłbym cię za łeb i tak grzmotnąłbym tobą o śmietnik, żebyś się nie pozbierała. To straszne, że ludzie tak się interesują nie swoimi sprawami. Na nie chwili spokoju. Zawsze ci ktoś patrzy na ręce. Gdyby nie to, to już dawno trzasnęłabym cię pięścią między oczy, tak że krew poszłaby ci nosem jak wczoraj. Tak, Bożenko, a ja wtedy kopnąłbym cię z całej siły w kolano. A to ja, młotku, rozdrapałabym ci paznokciem i całą twarz. No, ale niestety, ludzie na nas patrzą i nic z tego szkoda. A wielka szkoda, wiesz, nieraz mam już tego dość, tego miasta, tych ludzkich oczu i uszu, tego wiecznego wtykania nosa w nasze sprawy. Przeniosłabym się chętnie gdzieś na wieś, w jakieś spokojne miejsce. O, tak, pięknie by było, tylko ty i ja. Kupilibyśmy sobie siekierę, piłę tarczową, kilo. Łopata też mogłaby być dobra. Jak się dobrze zamachnąć taką łopatą, też furczę. Grabie, motykę, w ogóle wszystko, co potrzebne. Oj, pięknie by było. Moglibyśmy się tam spokojnie pozabijać i pies z kulawą nogą nawet by się nie zainteresował. O, państwo Poszeprzyńscy, jak to miło. Dawno się nie widzieliśmy. Dzień dobry. Pani Doniuszek, pani Bożeńko. Oj, niech pan wstanie. Ludzie patrzą. Nie szkodzi
Tak, jak się lezi, to nawet mniej widać. Widzę, że zabraliście się państwo za porządki wiosenne. Tak, nazbierało się tych połamanych gratów przez cały rok. Ruszyć się nie można było w mieszkaniu. O, widzi pan to krzesło? Tak. Właśnie tak patrzę. Wygląda solidnie, a całe w proszku. A, to ja przedwczoraj lekko się zdenerwowałam i poprzykaliśmy się trochę z mężem, tak? Może nie słyszeliśmy. Nawet mówiłam Grzegorzowi, żeby może zadzwonić po milicję, czy co? Po co od razu milicja? Milicja i tak ma co robić. My przecież, wiadomo, krzywdy sobie nie zrobimy. A jakby nawet, no to raczej po pogotowie należało prawdę zadzwonić, jeżeli już państwo tacy uprzejmi. Tak, nie ma o czym mówić. O, państwo też nie przyszli z pustymi rękami. A no nie. Cóż to może być? Same szmaty. No, nie tylko. Są tu różne papieżyska, paprochy, masa różnego innego świństwa, jak to w domu. Zauważyliśmy przez okno, że szykują się państwo do palenia swoich śmieci, więc postanowiliśmy skorzystać. Czy można się przyłączyć? O, proszę, będzie nam z mężem bardzo miło. Tak, bardzo miło. Rób pod spód. Będzie na podpałkę. Państwa śmieci są drobniejsze, a nasze grubsze. Na ulicy albo tych gdzieś. Długo tak mam leżeć, to podajcie no jakąś komendę. A, racja, no, zapomniałem, że ojciec padł do nóżek, pani Bożeje. Postań! O, świetnie pan wygląda, panie dziadku Jacku. Przytył pan. Oczywiście. To nic dziwnego, no kuchnia pani Maryli jest słynna w naszym całym bloku. Często wąchamy z żoną to te wszystkie tajemnicze zapachy, które od państwa wioną. Nieraz to trudno nawet taki zapach rozpoznać. O właśnie, co pani gotowała 4 dni temu, jeżeli wolno zapytać? Włodek twierdził, że tak może cuchnąć tylko stara paląca się opona samochodowa. Oberwał za to nieźle, ale zdania nie zmienił. 4 dni temu jedliśmy pierożki. Tak, pamiętam, pierożki z dziemem, tak. Dziękuję, ojcze. Proszę. No wszystko jedno, nie będziemy się tu przecież bić. O, byle głupstwo na oczach całego bloku. Świetnie pan wygląda, panie dziadku Jacku, i koniec. Taki pan pękaty, zaokrąglony tu. Wygląda pan, jakby pan obiad się koniczyny, po której pana wzdęło, że tak powiem. Wie pan, jakby pan wciągnął w siebie, panie Włodku, tonę kurzu, jak ja wyglądałby pan właśnie tak. Jacek dzielnie zastępował nam dzisiaj odkurza. Ach, tak! Moje gratulacje, panie dziadku Jacku. No, dobra. Dziękuję. Szkoda czasu. Podpalamy. No! O, uwaga! O! Pięknie, pięknie się zajęło. Od jednej zapalki. To dzięki naszym śmieciom. Wspaniały ogień. Kiedy patrzę na ten ogień, czuję się jak młodzik. Aż mnie bierze ochota, żeby sobie skoczyć przez ten stos palących się śmieci. Nachodzi, także co? No to poskaczcie sobie, panowie. Jakże znam, to się źle skończy i będzie na to popatrzeć. Grzesiu, ty nie skacz. Dlaczego? Co ty tak na mnie patrzysz? Oszalałeś? Pięknie wyglądasz na tle tych płonących śmieci, Marylu. Gdy patrzę na ciebie, kochana Marylo, nie mogę się oprzeć wspomnieniom. Kochałem cię kiedyś, kochana Marylo, jak Julię, w zasadzie Romeo. Grzesiu, naprawdę? W zasadzie Romeo. Pamiętam dokładnie nasz pierwszy pocałunek, który na klatce ci skradłem. Po pysku pamiętam, od ciebie dostałem, ze schodów pamiętam, upadłem. Musiałam się bronić, Grzegorzu. W zasadzie tak. Więc wino kupiłem w zasadzie gronowe, by zmiękczyć nim opór twój wszelki. Do dzisiaj mam bliznę okrągłą na głowie, od również okrągłej butelki. Oj, no Grzegorzu, chciałam cię tylko ogłuszyć. Tak, no, powiedzmy.
za trzecim, zaś razem, gdy objąć cię chciałem, odgryzłaś mi palec serdeczny. Lecz został mi jeszcze dość duży kawałek, by nosić obrączkę bezpiecznie. Bo nie odgryzłam ci dużo, Grzegorzu. Bez końca tak mógłbym snuć marzeń i miraże, lecz nie mam już siły snuć dłużej. Choć ślub nasz był tylko cywilny w zasadzie, ty jednak go brałaś w mundurze. W jakim mundurze? Jak to nie pamiętasz, pożyczyłaś na tę okazję mundur od znajomego leśnika. Piękny był mężczyzna z tego leśnika, postawny, barczysty, taki jak pan, panie Włodzimierzu. A gdzie on tam postawny? Skóra i kości. Rąbniesz w takiego byle krzesło i po krześle, same gnaty. O nie, nie, pan Włodek to chłop jak dom. Marilu. Marilu. Nie to, co mój Grzegorz, nawet porównać się nie da. Mamo, co się z tobą dzieje? Piękna jest pani kobieta, pani młodzieniu, te oczy, prawda? Te usta, te uszy. Nie, tam gdzie tam ona piękna, niech pan się dobrze przyjrzy. Cała pomarszczona jak stara cytryna. Nie, no ja się znam na tym. To tylko pozory, pomarszczona skóra o niczym nie świadczy. Co pani robi dzisiaj wieczorem? Dziadku. Zamknij się ty, smarkaciu ty. W świetle tego ogniska nawet pan, panie Poszewszyński, wygląda pociągająco. Nie rozumiem, jak pani może o nim mówić, pani Marylo, że to zwykła szmata. Pan nie jest zwykłą szmatą, panie Poszewszyński. Dziękuję, pani. Co się wam wszystkim stało? Kiedyś to zrozumiesz, synku, pewnego dnia i na ciebie przyjdzie taka pora. Ten widok płonącego ognia wyzwala w ludziach w zasadzie najdziksze namiętności, zwłaszcza w taki wiosenny dzień jak dziś. Podoba mi się pani Poszewszyńska, co tu ukrywać, aż mnie ręce świerwią. Złapałbym panią chętnie za włosy i wytarmosił, jak się patrzy. Panie Włodku! Co robisz dzisiaj wieczorem, Bozienku? Nie odpowiedziała pani na moje pytanie. No dziś wieczorem pójdę chyba z panem Grzesiem do kina. Zaprosi mnie pan, panie Poszewszyński. Sam nie wiem. Zawsze wydawało mi się, że nie jest pani w moim typie, a teraz gotów jestem zmienić zdanie. Czy zna pani jakieś niedrogie kino w tej okolicy? O, koszty nie grają roli, panie Poszewszyński. Ostatecznie nie musimy koniecznie iść do kina. Możemy sobie pójść do parku za darmo. Posiedzimy sobie na ławeczce. Popatrzymy na łapę. Nie mam mówić, boliłam panią, tak. Co pan wyrabia, panie dziadku Jacku? To boli, no. Nie, niech pan ją lepiej puści, panie dziadku Jacku. Ona potrafi się nieźle odwinąć. Niech papa puści panią Bożenę natychmiast. Już puściam. A ogień coraz większy. Słup ognia sięga już do wysokości 7. piętra. Zobaczcie. No, daj spokój, Maurycy. No nie widzisz, że jesteśmy zajęci. Widzę. Nie natomiast nudzi się, czuje się osamotniony, niekochany i niepotrzebny nikomu. Ja też próbowałem dojść do ładu z panią Bożenką, ale ona najwyraźniej woli ode mnie tę szmatę i w dodatku uważa, że jest to nieprzeciętna szmata. Wie pan, panie Poszewszyński, mieliśmy z żoną zamiar rzucić to wszystko w diabłu i wyjechać na wieś, ale powiem panu szczerze, jak mężczyzna mężczyźnie, tak, podoba mi się pańska żona. Co pan boi? Wolałbym z nią właśnie wjechać gdzieś w te diabły. Tak. Proszę bardzo. Jedź pan, panie Włodku, ale żeby nie miał pan do mnie pretensji, jak ja tu panu rogi przyprawię. No. Panie Poszewszyński, znamy się tyle lat. Najwyższy czas poznać się jeszcze lepiej. Kiedy patrzę na te płomienie, dochodzę do wniosku, że już nie ma innego wyjścia. Czy nie ma pani do mnie pretensji, pani Bożenko? No o co? No najprawdopodobniej rozbije pani małżeństwo. A, ja też rozbiję pani małżeństwo, pani Marylko. Uprzedzam tylko, że Włodek to impetyk, nerwus i choleryk. Zupełne przeciwieństwo naszego pana Grzegorza. No, tak. I dlatego uprzedzam panią, że Grzegorz jest urodzonym tchórzem, wazeliniarzem, szmatą, podlizuchem i donosicielem. Nie szkodzi. Dziś jest mi wszystko jedno. Widok tego ognia zupełnie odebrał mi rozsądek, Grzesiu.
Grzesiu, gdzie jesteś, Grzesiu? Jestem tutaj. Boże, no. Odsunąłem się trochę od tego stosu, bo asfalt zaczyna się już topić i o wypadek nie trudno. Ale twój mąż też się odsunął na wszelki wypadek. No, odsunąłem się, bo poczułem, że włosy zaczynają mi się tlić. Żar aż bucha, a nieba w ogóle już nie widać przez te kłęby czarnego dymu. Marylo, chodź do mnie. Chodźmy stąd, dziadku. Nie mogę na to patrzeć. Ja czuję się porzucony, niekochany. Do mnie, chodźmy tylko dokąd. Nie są na ulicy. Hmm? Moglibyśmy pójść razem do panny Ingi. Pokazalibyśmy jej te nogi, prawda? Przez okno i kto wie? Ja tam wolę pójść do Sylwii. I ja też. Sylwia jest moją narzeczoną. Oj, Maurycy, co to takie ważne, no? Sam widzisz, co się tutaj dzieje dzisiaj przy tym śmietniku. Twoja matka jest żoną twojego ojca, widzisz, co mi prawda? Twój ojciec jest mężem twojej matki, no i co z tego? Pani Bożenka miała spędzić ze mną ten wieczór i... No i masz, no. Chodźmy lepiej do Sylwii, chodź. Co to jest? Co to jest? Rany boskie, pali się. Co z tego? Przecież słyszę najwyraźniej, że straż pożarna została już zawiadomiona. Ale wszystko będzie na nas. No właśnie. Lepiej no. Chodźmy stąd. Chodźmy stąd, Władku, chodźmy tak, stąd. Tak, masz rację, Bożeno. Dajmy sobie lepiej z tym spokój, tak będzie bezpieczniej. Do widzenia, państwo. Gdzie oni są? Jeszcze przed chwilą trzymałem Marylę za ucho. Chciałby się oderwać, prawda? No, tak chciałem, ale już nie chcę. To za tchórz i szmata z tego Poszeprzyńskiego. Przez chwilę myślałam, że jest do mnie autentycznie przywiązany. No, czym go do siebie przywiązałaś? Sznurem czy kablem? Drutem, Błotku. Drutem najlepiej. Z ich wnętrza i bez nas wiele spraw tu.